Cześć, witajcie w mojej kuchni. Słuchajcie, zrobimy dzisiaj bigos z młodą kapustą. Myłem ją przed chwilą, dlatego się wylewa, ale to znaczy, że jest czysta. Bigos z młodą kapustą, w zasadzie z młodej kapusty z dodatkiem kwaśnej kapusty, tej starej jeszcze z poprzedniego sezonu, dlatego, żeby zachował ten bigos nasz taki charakter bigosowaty, a nie kapusty młodej. Jeżeli chcecie kapustę młodą, na słodko-kwaśną, pyszniutką, doskonałą, to zobaczcie u mnie na kanale, jest taki przepis, młoda kapusta, wiosna. Dużo z Was go właśnie używa, widzę to po statystykach. No ale co, do dzieła, robimy przepyszny bigos wiosenny. A oto wszystkie składniki, kapustę już widzieliście, a tutaj mam kapustę kwaszoną. Kiszona kapusta, pół kilograma, tyle wystarczy. Grzyby, pamiętajcie o grzybach, koncentrat pomidorowy 100 gramów, też się przyda. Papryka czerwona, słodka i tutaj mam chili. Odrobinkę wrzucimy, żeby lekko podostrzyć, żeby nadać naprawdę fajnego charakteru temu bigosowi. No, warzywa, tutaj mamy natkę pietruszki, źle, to jest koperek oczywiście. No i szczypiorek, cebula będzie potrzebna do smażenia. Będziemy boczek przesmażać, zobaczcie jaki mam boczek. To jest boczek mój z własnej produkcji. Przepyszny jest. No i kawałek kiełbasy, to jest tylko tyle z mięs. I tu jeszcze jest smalec, który w zasadzie się kończy, bo też jest z własnej roboty. Mąka na zasmażkę, jeden liść laurowy, parę tam tylko, w zasadzie nawet dwa, chyba trzy kuleczki użyjemy ziela angielskiego. To chyba wszystko, no sól i pieprz. Zabieramy się za gotowanie. Na początek gotujemy, wstawiamy kapustę kiszoną, gdyż ona musi pogotować się jakiś czas. To będzie czarodziejski przepis. Zaczniemy robić to właśnie w ten sposób. Kapusta kiszona. Od razu rzucę tutaj grzyby. Dodamy te trzy wspomniane, a może cztery niech będą, ziela angielskiego kuleczki. Dosłownie jeden liść laurowy to wystarczy do naszego bigosu. Zalewam jakimś pół litra, może trochę więcej wody. To na razie wystarczy. Podpalam gaz. Delikatnie można zamieszać, żeby grzyby się zamoczyły. Przykrywam. Czekam aż się zagotuje, a to nastąpi szybko, bo przecież tam mamy niezbyt dużą ilość wody. Chodzi o to, że nie możemy gotować w dużej ilości wody, dlatego że cały ten wywar z kapusty kiszonej i z grzybów i z tych ziół, liścia laurowego, oczywiście kuleczek, będziemy dodawać do kapusty słodkiej. Teraz przygotowuję resztę, czyli kroję sobie w kostkę cebulę. Oczywiście w kosteczkę kroimy też boczek. Piękny jest, aż normalnie trochę go spróbowałem, wcześniej też, a doskonała też na nim jest oczywiście jajecznica. Ale gadu gadu, kroimy bocze w kostkę i kiełbasę w kostkę. No to czekajcie, ja zaraz to skończę. Podpaliłem już gaz pod patelnią i wrzucam solidną łyżkę smalcu, ale gdyby boczek był tłusty, bardziej niż mój, to się sam wysmaży, to jakieś pół łyżki smalcu dajcie, nie więcej. Musi tego tłuszczu trochę tutaj być, zresztą później jeszcze zobaczymy, bo będziemy robić zasmażkę, najwyżej dołożymy jeszcze smalcu. Teraz smażymy tą kiełbasę i boczek jakieś 10 minut w sumie, a po 5 minutach, jak już troszkę będzie przyrumienione, wrzućcie cebulę, niech się też pięknie przyrumieni i przesmaży. No i później będziemy działać dalej, a zajrzyjmy teraz do kapusty. Jak tam? No widzicie, to sobie ładnie tutaj pyrka i się pięknie gotuje. Grzyby nam zmiękną, kapusta też. Musimy tak długo gotować, aż kapusta będzie al dente co najmniej. Czyli musicie spróbować, no nie palcami, bo gorące, ale spróbować i jak będzie już taka kruchutka, da się ją mieść, to wtedy jest doskonała do dalszej roboty z kapustą słodką. A na razie sobie tak niech będzie. Jeszcze jedna rzecz. Musicie też uważać, żeby ta kapusta się nie wygotowała zupełnie, bo się przypali. Tam jakby było za mało tej wody, to spuśćcie za 10-15 minut i dolejcie tam z pół szklanki, to nie zaszkodzi. Ale nie może być pusto. Patelnia już się dobrze rozgrzała, możemy pięknie zamieszać. Słuchajcie, musi być tak, żeby troszkę kiełbaska się przerumieniła. Wtedy wrzucamy cebulę, pokażę Wam. No, teraz już jest dobrze, kiełbasa gdzieniegdzie właśnie złapała już taki rumiany kolor, więc cebula. Nie musimy teraz przesmażyć wszystko razem, wymieszać kilkukrotnie, niech cebula zmięknie, niech się trochę zrobi taka słomkowa, mocniej, troszkę nawet rumiana i zaraz rzucimy to wszystko do garnka z kapustą kiszoną. Słuchajcie, my ten tłuszcz ze smażenia to bardzo, ale to bardzo potrzebujemy, więc całość odsączę na sicie metalowym oczywiście, żeby nam się nie przypaliło od tego tłuszczu. Już jest pięknie wszystko usmażone. Jak widzicie, cebula łapie kolor. Zobaczcie, ile zostało tłuszczu. Idealnie nam to wystarczy na zasmażkę. Teraz tą kiełbasę wrzucamy do kapusty. I hop! Trzeba dobrze wymieszać,
Dlaczego teraz wrzuciłem tę kiełbaskę, boczek, cebulę, wszystko razem? Chodzi o to, żeby to nam też zmiękło. Jak się przysmażyło, to trochę niektóre kawałki kiełbasy czy boczku mogły stwardnieć, przysmażyć się, przypiec. A teraz będzie się wszystko gotowało, no i przede wszystkim jeszcze przejdzie wszystko ekstra smakiem. Ale widzę, że odrobinę wody możemy dodać. O! To tak na następne wygotowanie. I oczywiście pozostały tłuszcz, który był w misce, wlewam na patelnię. Spójrzcie tutaj, w tym większym garnku włączyłem mniej więcej połowę jego wody do zagotowania się. Bo za chwilę będziemy w nim sparzać naszą kapustę słodką, młodą. Chodzi o to, żeby pozbyć się charakterystycznej dla młodej kapusty goryczki. Gdybyśmy tak wrzucili po prostu kapustę i ugotowali, miałaby taki posmak gorzkawy, a trzeba ją sparzyć. I wtedy pozbywamy się tego smaku. Kapustę przekroiłem na ćwiartki i szatkuję ją tak, żeby niezbyt długie i niezbyt szerokie były moje pasemka kapusty. Zobaczcie, to bardzo łatwo idzie, świeżutka kapusta młoda, jest super. Woda już tu mocno wrze, więc zaczynamy parzyć kapustę. Uwaga, żeby się nie rozsypała. Tej kapusty widzieliście, bo jak było dużo, boję się troszkę, że mi tutaj się nie zmieści, ale nie, nie, wcale się nie boję, dlatego że kapusta bardzo się wykurcza, mięknie i na pewno wszystko nam się pięknie sparzy. Widzicie, wchodzi wszystko elegancko. Przykrywam. Czekam, aż tam zacznie buzować się w tym garnku, wrzeć. Jak zacznie wrzeć, to przemieszam to powoli, powoli. Kilka razy, dosłownie 3-4 minuty przy wrzącej wodzie wystarczy, żeby ją na tyle sparzyć, żeby już goryczki się pozbyła. No i odcedzimy tak na suto. Dobrze odcedźcie, żeby było wilgotno, ale nie było tam w środku już naszego wywaru z kapusty młodej, bo przecież za chwilę dodajemy tam wywar z kapusty kiszonej. Spójrzcie, pięknie się gotuje. O, zamoczymy tutaj, zamieszamy pięknie, jeszcze 2-3 minuty i to koniec tego parzenia. W międzyczasie zobaczmy do drugiego garnka. O, troszkę mało jest wody, zobaczcie już, to jest za mało. Jeszcze dolejemy 3/4 szklanki. O, tak będzie dobrze. Chodzi o to, żeby ona prawie była przykryta, wtedy jest idealnie. Jak tam twardość naszej kapusty kiszonej? No, jeszcze jest za twarda, ale słuchajcie, jak ona pysznie smakuje. Już czuć takim bigozikiem, te wszystkie przyprawy zrobiły swoje. I oczywiście wędlina. Jeszcze za twarda, jeszcze z 15 minut pewnie się musi gotować. Zobaczcie, dobrze odcedziłem kapustę. Jest krucha, nie ugotowała się, to jest bardzo ważne, bo musimy jeszcze chwilę razem pogotować. I przemieszam trochę, rozrzucę, żeby sobie stygła powoli. Ona nie musi wystygnąć, natomiast nie chcę, żeby się w środku mocno gotowała. Żeby tam w środku jeszcze pod własnym ciężarem, własną temperaturą nie zmiękła zbytnio. Za chwilę jeszcze raz przerzucimy, a w międzyczasie oczywiście sprawdzam ponownie, czy tutaj już jest miękko. A teraz prawdopodobnie ostatnia próba kapusty kiszonej. No, jeszcze 5 minut, jeszcze za wcześnie, 5 minut poczekam. Tak, kwaszona kapusta już prawie jest miękka, sprawdziłem, jeszcze troszkę z 5 minut niech się pogotuje, a my tu robimy zasmażkę. Wsypuję 3 czubate łyżeczki mąki na tą ilość, no powiedzmy to była 1,5 łyżki smalcu. Zobaczymy, jak nam się zasmażka rozprowadzi. Musi być taka lekko płynna, niegęsta, możemy ją lekko przypalić tym razem. Ponieważ tam jest wędzonka, tam jest różne składniki takie mocniejsze, żeby nam troszeczkę wzmocniły smak, więc tutaj leciutko, tak słomkowo możemy przypalić zasmażkę. Zasmażkę należy zrobić nieco wcześniej, czyli tak jak ja, jakieś 10-15 minut przed końcem, dlatego że ona musi lekko przestygnąć, nie może być wrząca, nie może być gorąca, więc zestawiłem ją z palnika, no i niech sobie tam na boczku stygnie. Moi drodzy, nadeszła ta wiekopomna chwila, kiedy całość z tego garnka wrzucamy do tego garnka. Podłączam tutaj palnik i mieszam wszystko już razem. Niech nabiera smaku. Oczywiście zobaczymy, ile jest wody. No zobaczcie, jest sporawo, ale nie jest to jakaś oszałamiająca ilość, przecież się będzie jeszcze gotować, więc za chwilę będziemy też dolewać odrobinę tutaj, ale przy okazji opłukam sobie ten garnek. Dobra, niech to się zagotowuje,
co jakiś czas będziemy mieszać. Możemy spokojnie pół szklanki wlać. Zobaczcie, teraz tej wody jest sporo. Zostawiamy tak pod przykryciem. Niech się zagotuje i niech się pogotuje. A ja w tym czasie przygotowuję zieleninę. Dosyć grubo kroimy szczypior. I nieco drobniej koperek. Jak w garnku się zagotowało tam, to możemy sprawdzić smak, czyli troszeczkę tego sosu z kapusty wziąć i zobaczyć, jak smakuje. Mało słone, no nie ostre w ogóle, wiadomo, kwaskowe, no już smak tej świeżej wody kapusty czuć, więc solimy, pieprzymy, dodajemy trochę pieprzu cayenne, paprykę możemy wsypać, ale koncentrat jeszcze nie. Dlaczego nie było solone od razu? Wiadomo, kapusta kiszona jest słona, więc nie można solić, bo nie wiadomo, co nam wyjdzie. Dosoliłem. Popieprzyłem. Jakaś łyżka papryki czerwonej. I pieprzu cayenne naprawdę mało, tyle wystarczy, tak na koniuszku. Zamieszać. Możemy już wrzucić zieleninę. Zamieszać. Dobra, niech chwilę się pogotuje, zaraz spróbujemy. Spróbuję sos, zobaczę, czy już wszystko jest dobrze przyprawione. O, jakie pyszne! Tak, już jest słone, dobrze czuć leciutko to cayenne. Pod spodem pieprzem też, oczywiście jak to bigos, będzie się jeszcze przegryzał, można go odświeżyć jeszcze na drugi dzień, też będzie lepszy. Możemy powoli dodawać już koncentrat, ale najpierw jeszcze sprawdzę na miękkość kapusty. Teraz wszystko jest pięknie wymieszane. Idealnie. Kończymy. Koncentrat i zasmażka. Pamiętajcie tylko, że żeby rozrobić tą zasmażkę, rozprowadzić ją, to najpierw musimy tutaj nabrać gorącego wywaru, bo jak wrzucimy koncentrat, to już będzie za późno, dlatego że on się zrobi gęsty troszkę, ten wywar. I gorącym wywarem rozprowadzamy zasmażkę, żeby była płynna. I teraz widzicie, dlaczego zasmażka musi być zimna do rozprowadzenia, bo gdyby była gorąca i dodalibyśmy gorącego wywaru, to w tym momencie ona by zcięła się jeszcze bardziej, czyli mąka by się napęczniała i by nic z tego nie było dobrego. Zasmażka nam się tu ładnie rozprowadza, a my dodajemy koncentrat. Wymieszam tak tyle, o ile jest tam jakaś woda, troszkę mało, więc trochę dolejemy, żeby zasmażka miała się gdzie rozprowadzić. Dobrze, jeszcze raz sprawdzam zasmażkę, jest płynna, możemy ją wlewać. Trzeba dobrze wymieszać, żeby się zagotowało, bigos zgęstnieje od razu, ponieważ mąka w zasmażce pięknie go zagęści. Chwilę jeszcze gotujemy, dosłownie 1-2 minuty na małym ogniu. Zobaczcie, super. Spójrzcie, to już koniec. Oto nasz cudowny garnek pełen bigosu, a zobaczcie tutaj. A to już naszykowany talerz. Ten bigos wygląda i smakuje fantastycznie. Kromka chleba z masłem, jakieś pomidorki dla zaznaczenia smaku. I tak możecie podawać, ale możecie też go podawać oczywiście z daniem głównym, na przykład z kurczakiem, który znajdziecie u mnie na kanale. Coś tam wykombinujcie, jakieś mięso i do tego ziemniaki. Młode najlepiej i ten bigos. To jest wiosna. Tak powinno to smakować. Jestem bardzo zadowolony z tego bigosu. Spróbujcie, naprawdę jest ekstra. Natomiast szukajcie innych przepisów na moim YouTubie. Oczywiście kapusta, jakieś truskawki, knedle, ciasto z truskawkami, z bitą śmietaną i tak dalej, i tak dalej. Co tam chcecie, tych filmów już jest chyba ze 300, więc możecie sobie sporo wybrać. Dajcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę, kliknijcie, że Wam się film podoba. Zobaczcie mnie na Facebooku przecież, tam też mam kanał. Możecie sobie zobaczyć, napisać coś, wkleić zdjęcie, przysłać mi coś, zapytać się o coś. Środa gotuje. Tak ma być. Cześć.